Dzień dobry. Dzisiaj mam pytanie, jak zrobić zakupy przez telefon, aby naliczyły się darowizny. Przede wszystkim doprecyzujmy, co znaczy zakupy przez telefon. Mówimy tutaj o zakupach online przy użyciu smartfona, ale cały czas wszystko, wszystko dzieje się online, a nie mówimy o zamówieniach telefonicznych, bo takich przypadków darowizna z zakupów nie dotyczy. Przede wszystkim to, to troszeczkę zależy od tego, z jakiego telefonu korzystasz, z jakiego smartfona korzystasz. Jeśli korzystasz z urządzenia Android systemem Android, to mamy aplikację mobilną, która działa inaczej niż rozszerzenie na komputerze. Ze względu na możliwości techniczne nie ma w tej chwili takiej możliwości, aby na telefonie systemem Android było coś takiego, jak rozszerzenie na komputerze, które automatycznie w momencie gdy wejdziesz na stronę sklepu, czy szukasz produktu, pokaże Tobie, aby aktywować darowiznę. Dlatego mamy aplikację mobilną, w której z jednej strony można wyszukać sklepy, przejść do, do sklepu, do zakupów z aktywacją darowizny, z drugiej strony jest również lista okazji i promocji w sklepach oraz można również mieć podgląd swojego konta użytkownika, czyli zobaczyć ostatnio naliczone darowizny oraz sumę darowizn zebranych przy okazji zakupów online. Jeśli chodzi o Urządzenia z systemem iOS, czyli iPhone i iPad, to jest również rozszerzenie takie samo jak na komputery do, na komputery, do przeglądarki mobilnej Safari. Czyli jeśli korzystasz z Safari na iPhone'ie czy na iPadzie, możesz zainstalować sobie rozszerzenie do taką przypominajkę do swojej mobilnej przeglądarki, i ona działa tak samo jak na komputerze czyli w momencie, gdy wejdziesz na stronę naszego partnera. Zobaczysz informację, że możesz tutaj aktywować darowiznę. Dla urządzeń typu iPhone i iPad jest również aplikacja mobilna, która działa tak samo jak aplikacja mobilna na Androidzie. Ta aplikacja mobilna może być uzupełnieniem, może na przykład służyć do tego, żeby znaleźć sobie kody rabatowe, okazje w sklepach, czy też podejrzeć stan konta. Co jest ważne, aby pamiętać, że zakupy y, mogą się nie liczyć, czy w sensie darowizna od zakupów może się nie naliczyć w przypadku aplikacji y, mobilnych sklepów czy partnerów, tak? nie dotyczy to wszystkich sklepów, dlatego taka informacja jest u nas na, na stronie fanimanim.pl łamane przez sklepy na stronie partnera znajdziecie informację o tym, czy w, danej, w danym y, sklepie y, naliczane są darowizny zrobione przez aplikację mobilną. To jest ważne, aby o tym pamiętać, że w momencie, gdy robimy właśnie zakupy przez aplikację mobilną czy przez smartfona, że darowizny mogą się nie naliczyć, jeśli robimy to przez aplikację mobilną partnera. Także tutaj zalecam, zalecam włączenie po prostu aplikacji Fanimani i przejście do, do sklepu. W momencie, gdy w przejściu, przy przejściu do sklepu uruchomi się aplikacja mobilna partnera czy sklepu internetowego, to darowizna może się nie naliczyć. Można to oczywiście zmienić w ustawieniach, ale to znajdziecie na pomoc.fanimani.pl. Tam można znaleźć informacje jak takie rzeczy zmienić ustawienia swojego telefonu. To tyle w tej odpowiedzi. Dziękuję. Do zobaczenia.